Na pewno mieliśmy w głowie to, że wczoraj był mecz i od początku założenie było takie, że chcemy trochę więcej rotować i dzisiaj też rozmawialiśmy z dziewczynami, że chcemy pograć szerszym składem, ale one muszą też nam dać 150% i dzisiaj faktycznie tak było. I ten X faktor to są te punkty z ławki, których dzisiaj było bench points 32, tak, więc to jest wielka różnica. Whew. It was definitely a team win. That's first and foremost. You saw so many different people step up and score. It was unlike the game from yesterday, and I really enjoyed this one more simply because everyone got more involved. So then we kind of showed the league that also if you stop one player, you may stop two players. It's just not enough because we have heavy hitters from each and every position, and that's what I like about our team. Myślę, że popełniłyśmy za dużo takich małych błędów. Nie zbierałyśmy też piłek tak, jak powinnyśmy i myślę, że właśnie to zaważyło na tym, że Polkowiczanki tak nam odjechały. Gratuluję tutaj Karolowi, zdecydowane dzisiaj zwycięstwo Polkowiec, całkiem inny mecz pod względem intensywności niż wczoraj. My jeszcze do połowy czwartej kwarty gdzieś się trzymaliśmy, później mieliśmy problemy z faulami, to zespół z Polkowic skrupulatnie wykorzystał, ale tak jak mówię, od samego początku dzisiaj zbudowali przewagę, byli lepsi. Gratulacje, nie poddajemy się, walczymy dalej. Tylko szkoda, że część kibiców z Polkowic nie potrafi się dostosować do klasy swojego zespołu, ale to już nie pierwszy raz. 2-0 i to było najważniejsze żeby z Polkowic wyjechać z dwoma zwycięstwami na koncie. Myślę, że zagraliśmy jeden z lepszych meczów w tym sezonie. Całkiem przyzwoicie defensywnie, mimo że gdzieś ta pierwsza kwarta delikatnie nam gdzieś uciekła momentami. To defensywnie było naprawdę fajnie. Ostatnia kwarta świetna w naszym wykonaniu. Cieszy, że zagraliśmy naprawdę dzisiaj jako zespół. 6 zawodniczek powyżej 10 punktów. Wygraliśmy deskę. Mieliśmy tylko 9 strat przy 25 asystach. Więc dzisiaj zagrało naprawdę, BC Polkowice zagrało bardzo dobry mecz. Gratulacje dla dziewczyn. Ja również chciałabym pogratulować zespołowi z Polkowic, bo zagrały dzisiaj naprawdę dobrą koszykówkę. My niestety zagrałyśmy gorszy mecz niż wczoraj, co odbiło się właśnie na wyniku. Tak naprawdę Polkowice prowadziły dzisiaj większość spotkania, ale my się nie poddajemy i wracamy do Lublina na 2 mecze i mam nadzieję, że je wygramy.